Na kolejnych przejściach dla pieszych w Śradzu pojawi się nowe oświetlenie. Lokalizacje będą dwie. Na ulicy Jana Pawła II przy jednym z marketów oraz na ulicy Łokietka przy budynku PKS Śradz. Zadanie będzie miało dwóch wykonawców. Przejście na Jana Pawła wykona BRD Macuga z Śradza, a na ulicy Łokietka Julian z Czartek. Koszt całkowity tego zadania to 159 tysięcy złotych, z czego przebudowa przejścia na Jana Pawła wyniesie ponad 76 tysięcy, a na ulicy Łokietka blisko 84 tysiące. W ramach zadań wykonane zostaną dokumentacje projektowe oraz na ich podstawie nowe oznakowanie oraz doświetlenie. Termin realizacji zadania w przypadku przebudowy przejścia na Jana Pawła to 10 grudnia, zaś na ulicy Łokietka prace potrwają do 10 października.